Cześć witajcie, Artur Brzychcy loża Gentlemanów. Dzisiaj chyba dla mnie będzie to jeden z najważniejszych odcinków i myślę, że to będzie ten odcinek, do którego a, mam nadzieję, że za 20 lat będę sobie wracał, ponieważ to jest dla mnie odcinek absolutnie historyczny. Na stole słuchajcie, jak widzicie już dość mocno skosztowany, Rambler, czyli nowa marka na polskim rynku, ale tak naprawdę nowa marka na świecie, bo jest to premierowa butelka nowej marki niezależnego bottlera, a ta marka Rambler należy do loży gentlemanów. Słuchajcie, single malt scotch whisky, nadal to samo, czyli nadal jest to single cask bottling, czyli zabutelkowana pojedyncza beczka szkockiej whisky pod marką Rambler. Dlaczego? Nie raz i nie dwa mówiłem, czy na spotkaniach, czy, czy nie wiem, czy, czy, czy Wam też, że loża gentlemanów dopisuje tylko se selected by loża tak, że nie mamy własnej butelki, że nie jesteśmy niezależnym butlerem. Co się zmieniło? No, a no zmieniło się to, że tylko osioł nie zmienia zdania ponoć, ponieważ... No, rynek, nasz polski rynek, nasi polscy odbiorcy, fani whisky pokazali nam wyraźnie, że oni lubią mieć własnego bottlera, lubią butelki od niezależnego bottlera i te nasze pomysły, tam selekcje i tak dalej, że są fajne i ludzie je zbierają, owszem, ale że gdybyśmy mieli własną butelkę, to byłoby jeszcze fajniej i z takimi komentarzami nie raz i nie dwa żeśmy się spotykali. Skąd pomysł na nazwę? Pomysł na nazwę był od razu taki, na początku miał być w ogóle nomad. Chodziło o to, że my cały czas poszukujemy tego świętego grala whisky, cały czas szukamy whisky idealnej, doskonałej, najlepszej z najlepszych, natomiast jeździmy i szukamy po różnych destylarniach tejże najcudowniejszej whisky i z różnych tych destylarni różne kwiatuszki wyciągamy. I je dla Was butelkujemy. I tak słuchajcie pierwszą whisky, która wychodzi pod marką Rambler. Rambler, co oznacza wędrowiec, właśnie, właśnie w nawiązaniu do tego, że... Rambler nie ma swojego domu, cały czas podróżuje, poszukuje właśnie tego swojego um, e, e, Świętego grala, ty, cały czas przemieszcza się w stronę zachodzącego słońca i cały czas szuka czegoś nowego. To nam bardzo pasuje właśnie do tego, co my robimy i czym my się zajmujemy, stąd właśnie Rambler. Dlaczego nie Nomad? no dlatego, że się okazało, że już taka marka jest. W związku z tym szukaliśmy następnego właściwego określenia. Padło na słowo Rambler i tak też pozostaje. Tu czarne kółeczko, bo z daleka nie widzicie, to jest logo loży dżentelmenów. Z tyłu na kontretykiecie, oprócz dokładnego opisu tej konkretnej whisky, jest wytłumaczone właśnie co to jest Rambler i co to jest loża dżentelmenów. I takie butelki właśnie pod marką Rambler. A to będą nowe butle Loży Gentlemanów. Czy w związku z tym nie będzie już oryginal boty, oryginalnych bottlingów e, z dopiskiem selekcja e, Loży Gentlemanów, Pewnie będą. E, pewnie będą, bo chociażby jeżeli bierzemy bezpośrednio z destylarni, a nie z aucji, whisky, beczek whisky, tak jak pochodzi e, ten płyn, który tu jest w środku. No to wtedy często nawet nie mamy wyboru. Ba, jest to dla nas zaszczytem, jeżeli możemy mieć whisky z danej destylarni w oryginalnym bottlingu, bo często są destylarnie, które tego po prostu nie robią. Jeżeli zrobią to dla nas, no to grzechem byłoby zmieniać tą, że oryginalną butelkę. Dobrze. Natomiast Rambler, słuchajcie, ta pierwsza edycja, to co jest tutaj w butelce, to jest 11-letnia whisky a pochodząca z, z, z destylarni Blair Atoll. Przepraszam Was bardzo, ale ja się dzisiaj ugryzłem w język i trochę mi się ciężko mówi. To naprawdę nie wpływ alkoholu. Bądźcie tego świadomi. I Słuchajcie, whisky o mocy 54,8%, 296 butelek na świecie, beczka typu Hogshead, Sherry Hogshead, bo to też pytania, oczywiście Refill, tak? to widać po kolorze, że to jest taka bladziuchna whisky, czyli to jest kolejne nalanie do beczki po Sherry. Natomiast najczęściej Blair Atoll właśnie w ten sposób jest tworzony. Co to jest Blair Atoll, co to za destylarnia i gdzie ona się znajduje? Oczywiście Szkocja. Highland Szkocji, czyli góry szkockie, jest na trasie pomiędzy Glasgow a Inverness, czyli dokładnie przechodzi przez środek Szkocji droga, i przy tej drodze jest ta destylarnia. Przyznam szczerze, że mniej ludzi o tej destylarni wie niż ją odwiedza, dlatego że po prostu turyści jadąc po, przez Szkocję, bardzo często do tej destylarni zaglądają właśnie ze względu na to, że jest przy ruchliwej drodze. Tam jest kierunek, można sobie zjechać. To centrum turystyczne jest tam bardzo, bardzo fajnie, fajnie zorganizowane, fajnie to wygląda, w związku z tym bardzo Wam polecam. Na no sama whisky. A... Jest moim zdaniem świetna. Ja ją po raz pierwszy poznałem, tą destylarnię, próbując bliskiej serii Fauna i Flora, Blair Atoll. Oczywiście jest Mortlach, który jest dużo potężniejszy w tejże serii. Jest bardziej szery zdecydowanie niż Blair Atoll, ale słuchajcie, nie wszystko musi być potężnym szery. Tutaj Urok polega na właśnie kompozycji różnych aromatów, czyli na tak zwanym balansie, o którym nie raz i nie dwa mówiłem, że jak go zawsze w whisky poszukuję, to są właśnie moje te święte grale i mam nadzieję, że wam też taka whisky będzie pasować. Słuchajcie, już się nie mogę doczekać, już są w kraju degustacje, odbywają się z whisky, my ich jeszcze trochę mamy. Słuchajcie, w związku z tym, gdyby ktoś był zainteresowany to oczywiście zgłaszajcie się, a jak będziecie za rok się pytać o whisky, to pamiętajcie, patrzcie na datę, z której jest dany materiał, bo my po roku w zasadzie nigdy już nie mamy naszej beczki, w związku z tym słuchajcie, bierzcie pod uwagę to, że kto pierwszy, ten lepszy, tylko 296 butelek, a tak naprawdę już obecnie dużo, dużo mniej. W ogóle, pierwsza najważniejsza sprawa. Nos nie jest w ogóle alkoholowy. W ogóle nie czujemy procent, pomimo tego, że przypomnę 54,8, czyli już coś by się mogło w tym nosie nasz zakuć, popiec, tak, a tutaj w ogóle tego nie ma. Pięknie, słuchajcie, owocowo i kwiatowo, ale. Ja jeszcze sobie do tego wrócę, oczywiście, natomiast jeszcze zapomniałem o ważnych rzeczach. 1798 rok powstaje destylarnia, natomiast dlaczego dzisiaj więcej osób o niej, znaczy więcej osób ją odwiedza niż słyszy o Single Molcie? Bo w zasadzie nie ma Single Molta, który by normalnie wychodził z Blair Atoll. Większość, chyba ponad 90% whisky, która jest produkowana przez Blair Atoll, idzie albo do Bels'a, albo do John Walkera. Czyli jest w rękach Diageo, krótko mówiąc. A, a że to wciąż Whisky Blended się na świecie kupuje najwięcej, pomimo wszystkich ważniaków, którzy krzyczą, że oni tylko Single Malty. E, no to jednak świat jest taki, że jednak przede wszystkim Blended Whisky się wciąż em, kupuje i nie ma się na co obrażać, bo nie pilibyśmy Single Maltów, gdyby nie sprzedaż Blended na świecie. E, w związku z tym, słuchajcie, e, to jest taka ciekawostka, tak? Możecie spróbować whisky z destylarni, którą po prostu ciężko jest spotkać. Dobra. Słuchajcie, kwiaty, miód, cytrusy. Cytrusy głównie pomarańczka, trochę mandarynki. Kwiaty, tak naprawdę, ten miód się miesza z tymi kwiatami, dlatego że tak naprawdę ten zapach to jest taki miodowo-różany. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, jak się wącha, kwiat dzikiej róży, to on jest tak słodki, że aż ale przez to trochę wchodzi w tony miodu. I tutaj jest bardzo podobna sytuacja. Odrobinę słodowości. Te cytrusy, tam jakieś delikatne orzeszki są w tle. Trochę orzecha laskowego, trochę migdałów. Czasami wyczuwam czekoladę, ale powiem szczerze, że dzisiaj nie. No dobra, na, na dole trochę czekolady jest. Dlaczego mówię na dole? Przypominam, że e, pamiętajcie, że. E, no, są że to, że się mówi, że są lekkie aromaty i ciężkie aromaty, to nie jest tylko i wyłącznie um, przenośnia, tylko faktycznie też ich fizyczność i są rzeczy, które są cięższe i te zapachy będą niżej i lżejsze, które będą próbowały uciekać górną stroną kieliszka. Dlatego jeżeli nosem chodzicie góra dół, to ten zapach się trochę zmienia i na górze jest zdecydowanie więcej skórki cytrusów, a na dole no, teraz trochę mi alkoholu tutaj przyleciało z dołu. Sam się prosiłem, ale trochę, tutaj na dole jest na przykład wiśnia w czekoladzie. Taki, taki zapaszek sobie. Oh. Fajna whisky naprawdę, bardzo fajnie pasuje. Myślę, że pomogła i to, że jest jej mało już w butelce, bo się dotleniła dzisiaj bardzo fajnie ze mną chce e, e, rozmawiać i pracować. Ach, ta woskowina ze skórki pomarańczy i cytrusów to jest w ogóle coś, co ugustuje bujski. Hmm. z przodu. Trochę owoców, trochę jakiegoś budyniu śmietankowego. Tak Natomiast za chwilę, właśnie orzechy w dużej ilości. Tam coś z tych cytrusów jeszcze jest, ale tutaj orzech, czekolada są dominantą. Przy czym orzech bardziej niż czekolada, żeby się nie, później nie zarzucali, że kłamie. Tej czekolady jest zdecydowanie mniej, orzecha jest więcej. No i finish, słuchajcie, finish nie dla każdego, bo finish jest pikantny, ale nie. Palący alkoholem, bo to w ogóle nie w tą stronę, tylko goździk, cynamon, gałka muszkatułowa. Jest bardzo przyprawowy, bardzo taki rozgrzewający przez to. No i powiem Wam szczerze, że on bardzo mocno przypomina to, co ja pamiętam z fauny flory, tą dwunastkę Bleratola. No tylko jest podkręcony, tak? To jest intensywniejsze ze względu na to, że to jest single cask. Tak? to już żeśmy nie raz i nie dwa o tym rozmawiali, że single cask ma to do siebie, że jest esencją pewnych aromatów i smaków, to nie jest whisky, tak jak nieraz szukamy frików, tak? które są z jakiejś destylarni, ale tak naprawdę pokazują inny styl. To jest taki typowy bleratol, typowy bleratol, tylko po prostu bleratola dzisiaj prawie nie ma. Tylko jest typowy, ale z taką mocną definicją, tak? czyli przez to, że nie jest rozcieńczony wodą, że nie mamy tych 40%, tylko że tu mamy 54,8%, to ten smak jest intensywniejszy, ciekawszy, fajniejszy. No w nosie, Ten nos jest urzekający tymi cytrusami, naprawdę bardzo mi się to podoba. Teraz w ustach dostałem bez porównania więcej cytrusów. Ten, tą, ta śmietanka też tam cały czas mi się utrzymuje. No, nawet teraz więcej było cytrusów i śmietany niż tych orzechów. Poprzednio było zdecydowanie więcej orzechów ale ten finish cały czas cynamon, goździk, one, one się tam utrzymują i ze sobą walczą bardzo, to jest fajne. Alkoholu nie czuję nic, ale pamiętam z degustacji, że to nie zawsze tak jest. Słuchajcie, tak jak Wam pokazałem, ta butelka już jest dość mocno opróżniona. Nie to, że sam wszystko wypiłem, częstowałem, spokojnie, natomiast... W związku z tym, że jest opróżniona, no to część tego, tych oparów po prostu sobie uleciała. Ona no nie stoi na tyle długo, żeby zwietrzeć, ale po prostu ta ostrość alkoholowa gdzieś tutaj już się ulotniła. Bardzo z korzyścią dla whisky. Dzisiaj mogę Wam o jej aromacie i smaku opowiedzieć. Mam wrażenie, że więcej niż, niż normalnie przy degustacjach się to dzieje. Coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć. No Numer beczki to Wam nie będę czytał y, aluzja y, melona tym byłem bardzo poetycki jak, jak robiłem opisy widzę y, ona jest z 2008 roku butelkowana w 2019 ale ten y, 12 rok nie był tutaj domknięty dlatego lat jest y, lat jest 11 dobrze to wszystko co na dzisiaj słuchajcie cieście się razem z nami rambler nowa marka na polskim rynku. Ta edycja dostępna tylko B2C, czyli jeżeli chcecie mieć taką butelkę, to pamiętajcie, że w żadnym sklepie jej nigdy nie znajdziecie. Ona jest dostępna tylko w loży dżentelmenów, w związku z tym odzywajcie się do nas, kontaktujcie się z nami, a my Wam pomożemy posiadać w swoich zbiorach taką piękną butlę. Butla tym bardziej wyjątkowa, już Wam zdradzę to, że jest Rambler Blair Atoll oraz Inchgover, który też już jest i niedługo też będzie o nim odcinek. Inchgover dla odmiany dziesięcioletniej. Natomiast po tej pierwszej edycji... Troszeczkę zmieniamy etykietę. Etykieta, która jest dla mnie przepiękna, bo jest bardzo klasyczna, bardzo rustykalna, a, i bardzo mi nawiązuje dla mnie do starych whisky, gdzie właśnie nie etykieta i opakowanie były najważniejsze, a to, co jest w środku i ja bardzo do tego stylu, do tego stylu, który był też troszeczkę przy i Florze, bardzo chciałbym powrócić i stąd właśnie taka prosta, a piękna, skromna, chciałoby się rzec. E, e, taka etykieta właśnie. E, natomiast będziemy wprowadzać w niej lekkie zmiany. Dlaczego? E, dlatego, że na przykład e, SWA, Scotch Whisky Association, zwróciło nam na razie subtelnie uwagę, żeby napis Single Mold Scotch Whisky nie rozdzielać etykiety, to znaczy nie rozdzielać nazwą. Naszą. w związku z tym Single Mold Scotch Whisky będą połączone. E, fani y, i klubowicze klubu loży Gentlemenów zwrócili uwagę, że ten logotyp, no to trzeba mieć dobre okulary, żeby tutaj wszystko przeczytać, w związku z tym też go troszeczkę e, zmienimy, no i na pewno powiększymy nazwę samej destylarni, skąd jest whisky, bo dzisiaj wygląda tak, jakby ta whisky to była z destylarni Rambler, a oczywiście tak nie jest. E, pod spodem jest napisane distillet at Blair Atoll Distillery, e, w związku z tym to jest napis, który będzie na każdej butelce. Znaczy, nie blerator, oczywiście, tylko konkretna destylarnia. No i marka Rambler, tak jak wam pokazywałem M Maria McDavida, czy jak rozmawialiśmy o innych, y Gordonie McFailu, czy innych znanych, niezależnych butlerach, to Rambler, narka loży gentlemanów dołącza. Mam nadzieję, do tego zacnego y grona. I mam nadzieję, że za 10-15 lat będzie tak ceniona co najmniej jak sama roli. No teraz już sobie pojechałem z tymi planami bardzo daleko w przyszłość, ale kto biednemu zabroni marzyć jak bogaty? Słuchajcie, nasza nowa butla, wybaczcie mój dobry humor, ale no po prostu jest to dla mnie święto. Dzięki śliczne i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was, Artur Brzychcylożan Dżentelmenów. Hej!